W dzisiejszym odcinku, dzisiaj jest ładna też pogoda również, no niestety nie mogłem nagrać, beczka już jest skończona, musicie mi wybaczyć, no ale no, z przyczyn wiadomo, czasami nie wolno nagrywać, nie można, no ale zobaczycie ją w akcji, ja będzie chodzić, jak w ogóle opowiem wam jak to było. Najpierw ją obaliliśmy na jeden bok, turem, ciągnikiem. Obspawał tak jak wam mówiłem, potem drugi spaw ile mógł, potem na następny bok, no i pospawał, jest już, tego miałyby tu jeszcze poprzeczki dawane, ale zobaczymy, może będzie dobrze, już nie będzie trzeba brać i tego, i tutaj tych poprzeczków, no tak jak widzicie, o, spaw fachowo zrobiony, dobrze. My się cieszymy, beczka będzie chodzić. Jest zakończona, oby, no oby. Oby chodziła, żeby nie wciągnęło. My jakiego błędu nie popełnili, czy co? Bo ja wiecie, nigdy nie brałem gnoju, nie tankowałem. Tak aby tyle co widziałem, ale chyba da się radę. Dzisiaj będzie akcja próbowanie, zakładanie pompy, to wam pokażę to. Bo będziemy wkładać, potrzeba podjeżdżać. No i będziemy lać olej do pompy i będziemy próbować jak długo ciągnie i w ogóle. A wam powiem, że ciężko było ją obalić. Pasami jakoś turym i tak jakoś się obaliła, ale wam powiem, że łatwo tak nie było, ale jakoś daliśmy radę. O, bujujesz widły, witaj się z panem. No. No dobra, co tu będę dłużej zanudzał? Trochę ten się ale to tam małe te odprostowało się, to ma chodzić. Pomaluje się na wiosnę na pewno. Będziecie to widzieli. No na razie będzie w T25 to chodzić. A jak? Co jak to zobaczymy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nie ulgniemy, bo chyba dzisiaj będziemy brać zaraz, jak pompę włożymy. Sorry za tym, bo kater mam. Trochę się przeziębiłem, licho może gadam, ale... Ale kuruje się, będzie dobrze. No dobra, widzimy się już niedługo, będziemy pompę zakładać. Trzymajcie.
Tamto się spalą jak coś. Już zaleliśmy, jak widzieliście, pompę skręciliśmy, a dzisiaj próbować jej nie będziemy, bo jedziemy po drzewo, ale nie naszym tyścionikiem. No sąsiad nam pojadzie, bo 2,40 długie, grube, to zwalimy, trzeba peczkę wyprowadzić, kopaczkę, wiecie jak jest, nie ma tak czasu. Idziemy zaraz palić C360, idziemy otworzyć garaż. Jalek jedzie po przyczepę, tata o miele, bo słychać trochę głośniej, teraz pogoda się trochę robi lepsza, a z beczki będziemy jutro coś tam działać, to wam pokażę, jak będziemy ciągnąć i w ogóle wszystko pomału. I na pewno jak niektóre były komentarze, jeden czy dwa, że beczka idzie na sprzedaż, to na pewno nie, zobaczycie sami zresztą jak to będzie i w ogóle. Czas pokaże, zobaczycie, że wszystko nie jest na sprzedaż. Trzeba sprzedać, wymienić na nowszy nieraz sprzęt, udogodnić sobie, ale wiadomo, no. Żeby było lepiej. No dobra, widzimy się za chwilę. Jedziemy już beczkę odprowadzić dzisiaj, nie będziemy targować C360, bo dziadek pojechał małym ruskiem po tę przyczepę. Jutro będzie próba. Się pomyliłem, że będziemy talerzować. Sorry za pomyłkę, będziemy jutro próbować właśnie beczkę, jak ta pompa chodzi, co i jak, bo nie była próbowana, jak ona ciągnie, jak długo czy krótko, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że z pompą ok, tylko beczka była. Była, olej jest wlany, tak jak mówiłem. Jutro będzie nowy odcinek, to wam pokażę, jak to wszystko chodzi, zobaczycie. Na filmiku odkręcamy, pokażę wam, że olej, o, olej jest świeży wlany, o, tak jak widzicie, stan jest, wszystko jest, zakręcamy. No dobra, idziemy wam jeszcze pokażę, jak tam jest zrobione. No nic się nie zmieniło, tam jest aby wytyczone tak plus minus, słupki, sznurek, a już tak ziemia zostaje jak jest, nic więcej nie będziemy zmieniać. No ale wiecie, roboty jest pełno, nic się tutaj nic od wtedy tak nie zmieniło, oprócz że jest wytyczone u nas już po oprzątkach, przez to zmęczony, zdyszany, o, słupki są, tak to właśnie wygląda. No ale zobaczycie już niebawem, co tu będzie. No dobra, kończymy dzisiaj ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli jesteś nowy, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już w następnych odcinkach. Więc coś tu mi się włączyło i się zaciąłem. No dobra, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już w następnych odcinkach. Pa, pa! Trzymajcie się!